Witam widzów kanału Historia pod Ostrym Kątem na kolejnym spotkaniu z historią. A moim i Państwa gościem dzisiaj będzie pani Dominika Rychel-Mantur, pani doktor, pracownica Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej centrum zainteresowania są prace nad elitą polskich ziem na przełomie XVIII i XIX wieku oraz finansami księstwa warszawskiego. Witam pani doktor bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Nasze spotkanie będzie okazją do tego, żeby porozmawiać o postaci tak zupełnie nieznanej szerszemu spektrum odbiorcy, a mianowicie będziemy rozmawiać o Tadeuszu Matuszewiczu, tak? Postaci, która funkcjonuje i w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, i w Księstwie Warszawskim, i Królestwie Polskim, a właściwie jakby tłem naszej rozmowy będzie pani książka. To książka pod tytułem Polityk dwóch epok. Działalność publiczna Tadeusza Matuszewicza. Pozycja, która ukazała się w 2021 roku. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z nią, bo naprawdę bardzo przyjemnie się ją czyta. Dziękuję. Pani doktor, jeżeli jesteśmy przy Tadeuszu Matuszewiczu, jak powiedzieliśmy, postać, nie ukrywam, zanim miałem przyjemność panią doktor spotkać, dla mnie również dość anonimowa. Gdyby pani zechciała przybliżyć, skąd ten człowiek się wziął, jakie jest jego pochodzenie, skąd pochodzi jego rodzina, jak zaczęła się jego działalność publiczna? Dla mnie ta postać też była przez długi czas nieznana, nawet przez okres studiów historycznych. Właściwie dopiero zetknęłam się z nią przy okazji pisania pracy magisterskiej i tam jest to osoba, która funkcjonowała w rządzie powołanym w Galicji w 1809 roku, wtedy kiedy wojskom polskim udało się Austriakom tę Galicję odebrać i tam właśnie utworzono rząd, na którym jedną z postaci tego rządu był właśnie Tadeusz Matuszewicz. Zainteresowałam się nim dlatego, że właściwie wyskoczył, można by powiedzieć, znikąd i wkrótce, w bardzo szybkim czasie stał się taką szarą eminencją okresu księstwa warszawskiego. Nawet gdzieś tam będąc taką postacią wybitnie drugoplanową, zajmował nawet w pewnych okresach istnienia tego księstwa rolę pierwszoplanową, co nie zdarzało się tak naprawdę szlachcie pochodzącej ze średniej szlachty, bo tutaj rodzina Matuszewiczów też nie była szczególnie znana. Jedyny jeszcze gdzieś tam rozpoznany Matuszewicz, słynny, to jego ojciec Marcin Matuszewicz, który opisywał epokę saską, wydał właśnie, jest znany głównie ze swoich diariuszy, w których opisuje to życie sejmikowe, głównie właśnie Rzeczypospolitej Saskiej. Rodzina ta jednak nie była jakoś szczególnie majętna, tak naprawdę też rozgłos zdobyła dzięki Marcinowi, a później także Tadeuszowi. I właściwie Tadeusz Matuszewicz to postać taka, która jest postacią wybitnie drugoplanową. My jesteśmy przyzwyczajeni też do tego, że ta historia zawsze jest pisana tymi wielkimi postaciami, że o nich się mówi. Mówimy o Napoleonie, ja się Napoleonem też fascynuję. A właśnie przy takim chociażby Napoleonie takie osoby drobniejsze w takim... Często znikają. Tak, dokładnie tak, znikają i tu nagle się pojawiają. Okazuje się, że rzeczywiście są dosyć istotne. Urodzony w 1765 roku na terenie dzisiejszej Białorusi. I właściwie bardzo jako młody człowiek zaczyna swoją karierę przy Czartoryskich. Później właściwie dzięki nim wychodząc na takie szerokie tory władzy. Aha, czyli jego kariera, czy on swoją karierę zawdzięcza nie tyle własnym przymiotom osobistym, co wsparciu możnego protektora? Dzisiaj właściwie też możemy często powiedzieć, że oprócz umiejętności są potrzebne znajomości, prawda? I tutaj właściwie dużo się nie zmieniło. Nie wiem, czy stety, czy nie stety. W każdym razie nie można Matuszewiczowi odmówić talentu, o czym też pewnie będziemy jeszcze mówić w kontekście jego późniejszych wystąpień. Na pewno był człowiekiem utalentowanym, był człowiekiem pracowitym, potrafił wykorzystać nadarzającą się okazję, a przy okazji rzeczywiście miał możnego protektora, dzięki któremu rozpoczął właśnie tą swoją posługę publiczną, dzięki któremu również mógł pokazywać, jak jest utalentowany.
Początkiem kariery politycznej Tadeusza Matuszewicza jest Sejm, który potem przychodzi do historii jako Sejm Wielki. On wyjeżdża tam jako poseł z województwa brzesko-litewskiego. Jakie stronnictwo polityczne reprezentował? To stronnictwo, z którym był związany, możemy nazwać stronnictwem patriotycznym, czyli tym stronnictwem, które domagało się zmian w Rzeczypospolitej. Wiemy też, że Sejm Czteroletni nie był pierwszą dyskusją nad tym, że Rzeczpospolitą należy naprawić. Był na pewno tym wydarzeniem, które w największym stopniu przyczyniło się do tego, żeby dokonać faktycznych zmian i poprawy tejże Rzeczypospolitej. Później do tego stronnictwa również przystąpił król i ważną postacią tutaj właśnie dla tego stronnictwa i też pewnego mocodawcy młodego Matuszewicza był właśnie Adam Kazimierz Czartoryski. Z racji też tego, że on był poddanym tak naprawdę austriackim, bo większość jego dóbr leżała wówczas w zaborze austriackim, to na Sejmie nie zajmował oficjalnie właśnie swojego stanowiska, jednak możemy tutaj mówić, że ten Matuszewicz był mu właśnie między innymi po to, żeby reprezentować nieoficjalnie to właśnie stanowisko Czartoryskiego. Okej. Matuszewicz przybywa na Sejm jako 23-letnia osoba. Wydaje mi się dość młody, w dość młodym wieku. W takim wypadku czy on się czymś wyróżniał na tle posłów, którzy w pracach Sejmu Wielkiego uczestniczyli? Z dzisiejszej perspektywy nam rzeczywiście się wydaje, że 23 lata to zupełnie niedużo, jak na takie wydarzenie właśnie Sejm, który ma naprawiać kraj. No jednak w tamtym czasie był to taki standardowy właściwie wiek, gdzie zaczynało się tę karierę. Sejm czteroletni był okazją dla wielu młodych, między innymi nieco starszy, ale też w tej grupie młodych posłów Julian Ursyn-Niemcewicz, znany z powrotu posła Józef Weissenhoff, późniejszy prawnik i kilka jeszcze innych postaci też, które będą kontynuowały karierę w Księstwie Warszawskim. Wśród tych posłów Matuszewicz wyróżniał się talentem oratorskim. I właściwie ten jego talent oratorski, ta zdolność do pięknej wypowiedzi przeszła właśnie do pamięci współczesnych. Jeden z jego przyjaciół, Kajetan Koźmian, pamiętnikarz epoki, również uczestnik tamtych wydarzeń, mówił o tym, że właśnie ta palma pierwszeństwa z wymowy należy się właśnie Matuszewiczowi. Podobno swoją wymową miał zachwycać wszystkich posłów i nie tylko te przemowy były piękne stylistycznie, pięknie wypowiadane, podobno bez kartki, ale również były merytoryczne. Tym też się cechował, że właśnie wypowiadał się merytorycznie, co również będzie kontynuował w dalszej swojej działalności. Argumenty przeciwników potrafił rzeczywiście odpierać w merytoryczny sposób, taki, że nie pozostawiało niejednokrotnie to wątpliwości co do tego, co on chce przekazać. Zatem ta elokwencja, ta charyzma właśnie przeszła do historii i tym się właśnie wyróżniał, a później również zasłynął swoim wystąpieniem na sesji sejmowej 3 maja 1791 roku, kiedy pokazał posłom, uświadomił im, że Polsce zagraża wielkie niebezpieczeństwo, wobec tego trzeba przeforsować konstytucję 3 maja. Właściwie tutaj nie był wolny od takich pewnych manipulacji w tym swoim wystąpieniu. Oczywiście to on manipulował posłów. Tak. Na czym polegały te manipulacje? O co chodziło? Matuszewicz był powołany jako członek do deputacji do interesów zagranicznych, która relacjonowała właśnie na Sejmie, co się dzieje w krajach ościennych, jak wygląda sytuacja właśnie w Europie. I Konstytucja 3 maja była dosyć kontrowersyjna. Wiemy, że w Rzeczypospolitej prawo wyborcze miała cała szlachta, nawet ta szlachta nieposiadająca, co powodowało to, że głosy niejednokrotnie kupowano sobie tą uboższą szlachtę. Konstytucja 3 maja pozbawiała szlachtę gołotę prawa wyborczego, co magnatom kupującym czasami głosy było rzeczywiście nie na rękę i między innymi to było coś, co powodowało, że część się tutaj z tą konstytucją nie zgadzała. I dlatego Matuszewicz
również występując tego 3 maja 1791 roku, miał przekonać już tych zgromadzonych, no, którzy i tak byli w dużym stopniu przekonani co do potrzeby uchwalenia tej ustawy, że trzeba to zrobić jak najszybciej. I ta jego manipulacja polegała na tym, że na podstawie sfabrykowanych depesz zagranicznych właśnie przedstawił. One były prawdziwe, ale one były w taki sposób ułożone, wyrwane zupełnie z kontekstu, tak jak czasami dzisiaj robi nam prasa tak. Na przykład, tak, że pokazała rzeczywiście, że tutaj szykuje się kolejny rozbiór Polski, trzeba jak najszybciej konstytucję uchwalić. To wywołało w sali sejmowej ogromne poruszenie. Wiemy też, że nie tylko byli tam zebrani posłowie, ale również była publiczność zebrana na widowni. Rzeczywiście to był szok. To był szok, w jaki sposób on wypowiada się, w jaki sposób występuje i w jaki sposób właśnie przekonuje wszystkich, że jeżeli ustawa nie zostanie zasadniczo uchwalona, to dojdzie do kolejnego rozbioru. Później jeszcze przeciwko tej ustawie próbował oponować poseł Suchorzewski. Również to jego wystąpienie było bardzo dramatyczne. Takie nawet chyba trwało, zdaje się, ponad 2 godziny, bo jak się czyta rzeczywiście w protokole sejmowym, to ta wypowiedź jest bardzo obszerna. No jednak nie zdołał ten Suchorzewski przekrzyczeć już tej izby poselskiej, która domagała się uchwalenia konstytucji. O samej też konstytucji mówi się, że była zamachem stanu. Formuła, w jakiej była przeprowadzona pod bagnetami wojska, prawda? Bagnetami wojska, przy nieobecności dużej części posłów. Tak. Też właśnie o to tutaj chodziło królowi, który wołał po świętach wielkanocnych właśnie zaufanych sobie do Warszawy jak najszybciej, żeby przyjeżdżali. Między innymi właśnie Matuszewicza, żeby jak najszybciej przyjechać. No co też było tutaj niezgodne właśnie z głosowaniami nad ustawami. Sam Matuszewicz, on... Możemy też się zastanowić, dlaczego on wziął w tym udział, skoro też wiedział tak naprawdę, co się dokonuje, bo on zupełnie świadomie w tym wziął udział. Przecież sam te depesze układał w taki właśnie zmanipulowany sposób. Może związane to było z tym, o czym pani doktor wspominała, że to był człowiek, który po prostu wykorzystywał szansę, prawda? No, musiał się znajdować blisko w tym momencie króla, skoro został wybrany na tego posła, nie wiem, sprawozdawcę, tak, czy przedstawiającego uzasadnienie tej ustawy. I może to po prostu wykorzystanie szansy. Tak, dokładnie tak. Zbliżyć się do szczytu władzy. Wykorzystanie szansy, ambicja taka. Wiedział, że jest to moment, kiedy może zabłysnąć i postanowił to wykorzystać. A król rzeczywiście bardzo mu ufał. Zresztą król poszukiwał takiej właśnie osoby młodej, która będzie skłonna gdzieś tam się wyrwać właśnie przed szereg i mówić właśnie bardzo głośno o tym, co trzeba zrobić. Matuszewicz się na to zgodził, chociaż też to przypłacił troszeczkę takim stresem, bo w nocy z 3 na 4 maja opisywał właśnie do swojego szwagra, co ciekawe, Michała Zaleskiego, takiego bardzo zatwardziałego przeciwnika konstytucji, opisywał, że on doskonale wie, co się dzieje i że z nerwów wymiotował przez całą noc. Aha, jak w kontekście czucia konsekwencji, tak, konsekwencji tego, co tak, zrobił. Tego, co zrobił, również tego stresu. I także kiedy rozpętała się krytyka właśnie nad Konstytucją 3 maja, bo to właściwie już krótko po jej uchwaleniu, już tam funkcjonowały przeciwko Konstytucji broszury, pamflety i tak dalej, to też właśnie z powodu tej presji właśnie opozycji, osób niechętnych Konstytucji, widać było ten stres, był bardzo zestresowany. No nie ma się co dziwić, rzeczywiście w tym momencie miał świadomość decydowania o losach państwa. To mnie prowadzi do kolejnego pytania, bo takiego może troszeczkę bardziej ogólnego. Pani doktor, w pani opinii, może troszeczkę nawet próbując pozbawić się tego kagańca czysto naukowego, jak pani uważa, czy... Bo to, że potrzebna była reforma państwa, no jest oczywiste. Czuli to współcześni, my też mamy tego świadomość. Ale czy dobrze wybraliśmy moment na ogłoszenie tej konstytucji? Czy nie można było z nią na przykład trochę poczekać? Rok, dwa na troszeczkę inny układ sił w Europie. No, tu jesteśmy mądrzejsi o to, że wiemy, co dalej się wydarzyło. Jak pani to czuje? Myślę, że nie było tak naprawdę dobrego momentu, żeby taką ustawę przeforsować, biorąc pod uwagę, że od
ponad 20 lat gwarantem Rzeczypospolitej, ustroju Rzeczypospolitej i tego, co się dzieje w Rzeczypospolitej, była Rosja. Konstytucja była taką próbą rzeczywiście wyrwania się na taką niezależność od Rosji. Myślę, że każdy moment tak naprawdę był dobry i każdy moment był niedobry, bo możemy właściwie mówić o tym, że nawet jeżeli sobie analizujemy sytuację powstań, mówimy o powstaniu czy tam listopadowym, które miało duże szanse, czy powstaniu styczniowym, mówimy na przykład, że powstanie listopadowe miało szansę, bo zaskoczyliśmy Rosję, rzeczywiście ona potrzebowała czasu, żeby zmobilizować wojska i tak dalej. Wydaje się jednak, że prędzej czy później Rosja i tak przyszłaby z odsieczą, co... No, dysproporcja potencjału militarnych była dramatyczna, tak? Tak, więc tutaj... Współcześni czuli, że należy działać, postanowili właśnie w ten sposób. Zresztą też sama idea tego Sejmu. No, nikt nie przewidywał, że on będzie trwał 4 lata, prawda? No, Polacy lubili gadać na Sejmach i to było bardzo widoczne. No, sama kwestia, o której pani mówi, że zezwalał marszałek na 2-godzinne przemowy w trakcie obrad. No to dokładnie, to dokładnie sygnalizuje. Tak. Zresztą to też mamy u wzmiankowanego już Juliana Ursyna Niemcewicza, który mówi w Powrocie posła, prawda, że poseł gadać lubi, czy nawet musi. Zatem rzeczywiście tutaj Sejm 4-letni przedłużył się nieco, a jego zadaniem było uchwalenie ustawy zasadniczej. I co ciekawe, deputacja, która powstała do opracowania konstytucji, ona podstawy pod konstytucję opracowała już w kilka miesięcy. Jednak rzeczywiście tutaj zwlekano z dopracowaniem szczegółów, z ogłoszeniem jej, głównie temu też, również z tego powodu, że często skupiano się przede wszystkim nad tą reformą wojska, jak to wojsko miało wyglądać, kto miał nim rządzić i tak dalej. Tutaj to dużo czasu zajęło. Potem okazało się, że jest niewiele czasu na uchwalenie konstytucji, a kończyła się kadencja Sejmu. I co było właśnie bardzo istotne, próbowano uniknąć jeszcze kolejnej kadencji Sejmu. Wiemy, że tutaj już w 91 roku, na początku roku wybrano kolejny skład, ale też nie chciano sobie pozwolić na to, żeby ten Sejm trwał nie wiadomo ile i kolejne 2 lata i tak dalej. Więc tutaj według współczesnych to była najlepsza możliwa chwila. Wspomniała pani tutaj też o reformie armii. W pierwotnych założeniach, bo Sejm Wielki zebrał się po to, aby przygotować Polskę czy do sojuszu z Rosją w kontekście wejścia do wojny z Turcją. Pierwotnie planowano podniesienie wojska do 100 tysięcy. Nie udało się to. Czy to było zdeterminowane tylko problemami finansowymi, czy zagrały też jakieś inne czynniki? Problemy finansowe przy formowaniu wojska tutaj... Tradycja pewna. Tradycja, tak, dokładnie. Tak, pewna tradycja, ale też właściwie chyba nie tylko Polska. Natomiast tutaj bardzo trwała długo też dyskusja nad tym, kto ma właśnie rządzić wojskiem, w jaki sposób mają być opłacani poszczególni dowódcy. Zatem tutaj właściwie też taka masa nieporozumień wynikająca z zarządu nad wojskiem również. A o co chodziło? Bo rozumiem, dwie kwestie się ścierały, tak? Albo hetmani, albo w tym momencie funkcjonująca Rada Nieustająca, tak? Tu istniała oś sporu nad zarządem, nad armią. Tak, dokładnie tak. Tutaj Rada Nieustająca właśnie przez to stronnictwo związane z Czartoryskim, no i też, które taki głos reprezentował również Matuszewicz, no to był ten organ kojarzony rzeczywiście z władzą Rosji, bardzo znienawidzony. Zresztą też do dzisiaj możemy gdzieś tam w podręcznikach wyczytać, że to była zdrada nieustająca. Tak też się kojarzyła. Chciano zupełnie odsunąć ją właśnie od zarządu wojskiem, no co też niektórzy tutaj, opozycja, no nie wyrażała zgody. Konstytucję ogłoszono, potem wybucha wojna, ostatecznie kończy się to drugim rozbiorem. Czy nasz bohater w jakiś sposób w wydarzeniach właśnie wojny w obronie konstytucji, czy potem powstaniu kościuszkowskim bierze również udział? W powstaniu kościuszkowskim ma taki krótki epizod, jest powołany do Komisji Potrzeb Wojennych i tam właśnie jest kierownikiem właśnie za potrzeb wojennych, administracji potrzeb wojennych, jednak bardzo krótko, to jest taki epizod kilkumiesięczny. Nie ma właściwie też wielkich przesłanek takich źródłowych, które by mówiły, z jakiego powodu został odwołany.
jedynie można przeczytać w źródłach lakonicznie, że Kościuszko życzył sobie oddalenia go i zastąpienia go inną osobą. Trudno powiedzieć właśnie dlaczego. Jednak tutaj z Kościuszką te relacje były chyba swego czasu dosyć bliskie, jeszcze przed samym wybuchem powstania w roku 93. W Puławach w październiku właśnie świętowano takie podwójne imieniny Tadeuszów, dwóch Tadeuszów, Tadeusza Matuszewicza i Tadeusza Kościuszki. Wspólne imieniny. Dokładnie tak, bo tutaj było to związane z tą chęcią Czartoryskich do właśnie wypromowania, mówiąc tutaj w ten sposób, Kościuszki jako przywódcy właśnie tego przyszłej powstania. Insurekcji. Tak, nam się dzisiaj rzeczywiście Kościuszko kojarzy tutaj z walką o niepodległość, o ojczyznę, z bohaterem narodowym, ale to nie było takie oczywiste przed powstaniem kościuszkowskim, bo bądź co bądź nie był postacią szczególnie znaną. No to ciekawe. Dobrze. Pani doktor, trzeci rozbiór, państwo polskie znika, no i sam Matuszewicz wycofuje się z życia publicznego. Następuje taka dość długa przerwa i na nowo pojawia się na kartach historii w 1809 roku. Co go pchnęło do tego, żeby ponownie wejść do życia publicznego? Czartoryscy znowu. Tak. Co za zdziwienie. Tak, pewne zdziwienie. No, on po trzecim rozbiorze rzeczywiście się wycofuje. Też nie mamy wielu informacji, co się z nim wtedy dzieje. Prawdopodobnie gdzieś tam zajmuje się swoimi majątkami na Litwie. Na pewno działa też na polu literackim, angażuje się w taki salonik poezji Marii Wirtemberskiej, córki właśnie Adama Kazimierza i Izabeli Czartoryskich. Gdzieś tam też z tymi Puławami jest blisko związany. Zresztą też ten czas Sejmu Czteroletniego to nie jest tylko ta jego działalność polityczna i te jego związki z Czartoryskimi wynikające głównie właśnie z zależności politycznej, ale także wiąże się z nimi troszeczkę bliżej, ponieważ Czartoryscy znajdują mu żonę. To jest taka ich dalsza krewna i właśnie to również powoduje, że ten związek z nimi się zacieśnia. Tym bardziej, że żona umiera po kilku latach małżeństwa. Matuszewicz oddaje dzieci Czartoryskim na wychowanie i w tym dworze właśnie Puław cały czas się obraca. Jest wymieniany jako osoba bliska z nimi, jako domownik właśnie Czartoryskich. I w 1806 roku dochodzi do I wojny polskiej, prawda, w której Napoleon wkracza na ziemie polskie, w zaborze pruskim szykuje się powstanie, chociaż wiemy, że Polacy tak naprawdę z całych ziem Rzeczypospolitej chcieli wziąć w nim udział. Galicjanie, Litwini i tamci ludzie naprawdę garnęli się do tego, żeby wstępować do formującego się Wojska Polskiego. Młodzież na przykład właśnie tutaj ze wschodu przekraczała czasami tą granicę nielegalnie, nawet forsując przejścia graniczne. Tak to wyglądało. Wszyscy chcieli żywiołowo wziąć w tym udział. Napoleon nie zgodził się na to, bo nie chciał tutaj zadrażniać między innymi Austrii, bo tutaj w Galicji też bardzo dużo osób chciało wziąć udział w powstaniu. I między innymi Matuszewicz też był taką postacią, wówczas też w Galicji się znajdował, która w tym nie mogła wziąć udziału. Z jednej strony dlatego, że Napoleon nie chciał angażować Galicjan, a z drugiej strony właśnie tutaj za sprawą Czartoryskich. Chociaż ta rodzina nam się bardziej kojarzy jako taka prorosyjska. Tak, podpora dokładnie tego stronnictwa rosyjskiego, to tak naprawdę Adam Kazimierz Czartoryski w dalszym ciągu był poddanym austriackim. Jego syn Adam Jerzy, za sprawą którego właśnie uważamy, że Czartoryscy byli przy Rosji, opowiadał się właśnie za tym, żeby Polskę odbudować przy Aleksandrze I. I tutaj właściwie on nawet nie był tyle co prorosyjski, co właśnie opowiadał się za Aleksandrem I i za takimi jego liberalnymi wizjami rządzenia, jak i również Europy. Czyli młodego Czartoryskiego przekonała osobowość młodego cara, tak? Tak, oni się przyjaźnili, bo Czartoryski również dorastał właśnie na dworze petersburskim i tam się z Aleksandrem zaprzyjaźnił. I na etapie edukacji, również dojrzewania jednego i drugiego pojawiły się takie fascynacje właśnie liberalizmem.
Adam jeszcze Czartoryski wierzył w to, że Aleksander chce odbudować Polskę rzeczywiście, że to nie jest tylko taka figura i gdzieś takie sięganie po Polaków wtedy, kiedy są oni potrzebni. Później się okazało zupełnie, że właśnie w taki sposób Aleksander nas traktował, ale to też troszeczkę na inną tutaj opowieść. Natomiast Czartoryscy zajęli postawę wyczekującą, no bo nie mogli się opowiedzieć właśnie za Napoleonem, będąc i przy Rosji, i również przy Austrii. Jako poddanie Austrii. Tak. Matuszewicz jako osoba związana z nimi i wówczas to już nie ulegało wątpliwości, że to jest ich człowiek, też nie mógł tak swobodnie sobie działać i się w to angażować. Chociaż rzeczywiście jest zachowany list z tego czasu, kiedy on bardzo kibicuje temu, co się dzieje i ma nadzieję, tak, i ma nadzieję rzeczywiście, że tutaj Polska powstanie. Nie powstaje Polska, wiemy, powstaje Księstwo Warszawskie. To Księstwo Warszawskie już 2 lata po swoim utworzeniu ma kolejną wojnę, występuje przeciwko niemu Austria. I jest to ten czas kluczowy właśnie dla jego zaangażowania, bo sami Czartoryscy dają mu też takie przyzwolenie do tego, żeby się zaangażować. Adam Kazimierz Czartoryski nie zgadza się właśnie na prośbę Austriaków, żeby poprosić młodzież puławską, a także związaną z nim młodzież o wsparcie wojska austriackiego. Wtedy, kiedy Austriacy wkraczają do Puław, on sam daje się pojmać jednemu ze swoich dawnych podopiecznych i przyjmuje właśnie taką postawę wyczekującą. Adam Jerzy Czartoryski również od Aleksandra się wtedy nieco dystansuje. Znaczy, przepraszam jeszcze tak, pani doktor, pojmać to znaczy, że Adam Kazimierz Czartoryski dostaje się do niewoli polskich oddziałów, tak? Tak, dokładnie, dokładnie, tak. Tam jest takim właśnie, byśmy powiedzieli, jeńcem. Tak, i w związku z tym nie może działać na rzecz Austriaków, bo znajduje się w polskiej niewoli. Dokładnie, dokładnie tak. Na ziemiach, które polskie wojska wydarły Austriakom, utworzony jest rząd galicyjski. Ten rząd ma przejąć właśnie te prowincje po Austriakach, urządzić je na nowo administracyjnie, ale przede wszystkim też zająć się aprowizacją tych oddziałów francusko-polskich, które tam dalej mają powstawać, mają działać i mają walczyć z Austriakami. I Tadeusz Matuszewicz jest jedną z postaci, która do tego rządu się dostaje. Co ważne, na czele tego rządu staje Stanisław Zamoyski, najbogatszy w tym czasie magnat Galicji i również związany z Czartoryskimi, bo jest ich zięciem. Jest właśnie mężem jednej z córek Czartoryskich. To pokazuje też, że Czartoryscy troszeczkę wychodzą z cienia i nieoficjalnie, ale się angażują, bo wysuwają swoich ludzi. Nie bezpośrednio angażują się w ideę Księstwa Warszawskiego, ale poprzez swoich klientów. Dokładnie tak. Zamoyski zresztą też wystawia pułk piechoty. Podobnie pułk formuje młodszy syn Czartoryskich, Konstanty Czartoryski. Młodszy syn mógł sobie na to pozwolić, bo gdzieś tam on niespecjalnie był, w przeciwieństwie do Adama Jerzego Czartoryskiego, na przysłowiowym świeczniku. Później też zresztą z Armią Księstwa Warszawskiego będzie kontynuował swoją działalność wojskową. No i Matuszewicz wchodzi tutaj do rządu Księstwa Warszawskiego w 1810 roku, właśnie po tej wojnie, kiedy też ta wojna się kończy, w Puławach urządzone jest takie wielkie przyjęcie właśnie na cześć bohaterów tej wojny, na cześć właśnie tego, że wojna została wygrana przez Polaków i Księstwo Warszawskie w efekcie tego zostało powiększone. Galicję. Matuszewicz w 1810 roku wchodzi w skład Rady Stanu, ale równocześnie, bo tak ten ustrój Księstwa Warszawskiego taki wydaje mi się troszeczkę dziwny. Tak? Mamy do czynienia z księciem, którego nie ma na terenie kraju, mamy do czynienia z Radą Ministrów, Radą Stanu, no i Sejmem. Sejm dwuizbowy tam słabo się liczy, a między tą Radą Stanu a Radą Ministrów są cały czas starcia i napięcia. Po co te dwa organy i na czym polegała jakby różnica zdań między nimi? Gdzie te tarcia były? Rada Stanu nie była znana wcześniej Polakom. Było to przyjęcie ustrojowe francuskie. We Francji rzeczywiście, możemy powiedzieć, sprawdzała się. Natomiast ustrój Księstwa Warszawskiego był ustrojem Polakom nieznanym wcześniej. Zresztą też tak nawet taki wierszyk z epoki Porzekadło funkcjonuje, że w tym Księstwie Warszawskim to właściwie wszystko było nie tak. Bo to nawet nie było Królestwo Polskie, tylko było Księstwo Warszawskie. Król to w ogóle był saski, ustrój francuski, moneta pruska i wojsko
no może wojsko, tak mówiono, że gdzieś tam było polskie, ale rzeczywiście, że to było takie pomieszanie z poplątaniem, tak gdzieś to odbierano, na co też oczywiście wpływ miały pewne rozczarowania, które później w trakcie ponoszenia chociażby trudów wojennych w księstwie odczuwano. Później też wiemy dokładnie, jak się tutaj zakończyła wojna Napoleona z Rosją i tak dalej, więc rzeczywiście było można po czasie opisać właśnie taki paradoks księstwa. No ale rzeczywiście ten ustrój nie był Polakom znany. Rada Stanu właściwie też, jej kompetencje zarazem były określone, ale też nie były. Miała tutaj właśnie władzę ustawodawczą i część władzy wykonawczej. Jej pozycja urosła bardzo po wojnie 1809 roku, wtedy kiedy ta rada wzięła na swoje barki właśnie przygotowanie w bardzo krótkim okresie armii. Wiemy, że księstwo zostało zaskoczone tą wojną, że te wojska no, były znacznie mniejsze, dwukrotnie mniejsze niż austriackie, więc tutaj rzeczywiście rada miała bardzo duże zadanie do wykonania, żeby to wszystko, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. Wywiązała się z tego wzorowo i właściwie gdzieś później z powodu tych dużych domniemanych kompetencji Rady i tego autorytetu, który niosła za sobą po wojnie 1809 roku, zaczęły właśnie się pewne tarcia z Radą Ministrów, bo próbowano ustalić, który z tych organów będzie ważniejszy, prawda? Sama Rada miała też takie znaczenie administracyjne, bo oprócz, i tam właściwie było bardzo dużo pracy, taki radca naprawdę miał mnóstwo roboty, bo pracował w komisjach, jeszcze również Rada egzaminowała urzędników na różne szczeble administracji, również była organem odwoławczym, więc tutaj rzeczywiście spektrum tych spraw, które w jej zakresie kompetencji się mieściły, były bardzo duże. No, powodowało to rzeczywiście napięcia. Sam Sejm w Księstwie Warszawskim został tak naprawdę sprowadzony do roli takiej maszyny do głosowania, bo Sejm mógł się zebrać tylko na 2 tygodnie. Również jego tak naprawdę rolą było uchwalenie wcześniej zaproponowanych praw i to tak naprawdę najczęściej dotyczyły sprawy podatków. Dlatego, że potrzebne były pieniądze na dalsze działania wojenne, taka prawda. No i Polakom było to zupełnie nieznane i wręcz szokujące, że no wcześniej mieliśmy Sejm, który trwał 4 lata, a teraz mamy wszystko zrobić. Taki, który miał realny wpływ na to, co się dzieje w kraju. A teraz mamy zrobić wszystko w 2 tygodnie i właściwie mamy powiedzieć tylko tak albo nie. No, a właściwie wiemy, że raczej powinniśmy powiedzieć tak. W takim wypadku, jakie były zadania Tadeusza Matuszewicza w Radzie Stanu? Czym on się zajął? On pracował w komisji, która miała zająć się przyłączeniem Galicji do Księstwa Warszawskiego, bo wiemy, że po wojnie 1809 roku bardzo duże tereny Galicji zostały do księstwa przyłączone, jednak były to tereny zróżnicowane pod względem no, gospodarczym przede wszystkim. Tam była bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o pieniądze. Tam funkcjonowały tak zwane bankocetle austriackie. To były takie bezwartościowe praktycznie papiery pieniężne. Z powodu bardzo dużej inflacji to właściwie no, nic to nie było warte. I trzeba było w taki sposób Galicję przyłączyć, żeby te bankocetle nagle nie rozwiały się po całym księstwie, żeby nie zepsuły właśnie tych pieniędzy, które jeszcze w jakiś sposób w księstwie były. Dokładnie tak. I tutaj Matuszewicz właśnie do tej komisji został przydzielony i tam uczył się jakichś spraw związanych z finansami. Później również był w komisji opracowującej wprowadzenie biletów kasowych. To coś takiego jak dzisiejsze obligacje, bo państwo potrzebowało pieniędzy. Pieniędzy szukano wszędzie, między innymi właśnie tam.
Był bardzo pracowity, bo jeszcze musiał przygotowywać się na posiedzenia Rady. Pewnie nie wszyscy się przygotowywali, ale to akurat była postać, która rzeczywiście brała sobie swoje obowiązki do serca. Więc przygotowanie się na sesję, potem sesję. W inne dni z kolei właśnie były jeszcze posiedzenia komisji egzaminacyjnej, egzaminującej urzędników. I jeszcze w inne dni właśnie tego sądu kasacyjnego, więc dużo takich obowiązków miał bieżących. Pracował bardzo ciężko, co spowodowało, że pod koniec 1810 roku zaczął mieć kłopoty z oczami. To, że był człowiekiem niezwykle pracowitym, to podkreśla również fakt, że, no bo zrozumiałem z tego, co pani doktor powiedziała, że on dopiero w 1810 roku zaczyna zajmować się finansami, prawda? To jest jego pierwszy kontakt tak na szeroką skalę z systemem finansowym. A dwa lata później już jest postrzegany właściwie z perspektywy eksperta i wyprzedzając troszeczkę fakty, no właściwie jest jednym z dwóch kandydatów do Ministerstwa Skarbu, jaki jest rozpatrywany, więc no rzeczywiście musiał być osobą, no, tytanem pracy. Tak, rzeczywiście. Znaczy, dzisiaj też zdarzają się przypadki, prawda, że ktoś zupełnie bez doświadczenia gdzieś tam się znajduje i odpowiada za jakieś tam ważne sprawy rangi państwowej. Wtedy no, takich rzeczy też dochodziło. Znacznie jednak mam przekonanie, że mniej. I Matuszewicz był taką postacią rzeczywiście, która w te dwa lata bardzo dużo rzeczy sobie przyswoiła i tak zaczęła uchodzić jako taki ekspert właśnie od spraw finansowych. Robił to bardzo, bardzo zgrabnie, z taką dużą również dbałością o detale, o drobiazgi. Galicję zresztą też znał dość dobrze, co pokazują też różne jego wyliczenia właśnie. Też z tego okresu zachowały się niektóre. Więc tak, rzeczywiście, no, tytan pracy. Mhm. To może spróbujmy teraz opisać, z jakim problemem na dobrą sprawę on się musiał mierzyć. Bo wiemy, że wyprzedziłem troszeczkę fakty, wkrótce zajmie się finansami całego księstwa i zostanie ministrem skarbu. To może spróbujmy, poprosiłbym panią doktor o scharakteryzowanie sytuacji ekonomicznej księstwa warszawskiego. W jakim ono się położeniu takim finansowym znajdowało? Jakie były najpoważniejsze wyzwania? Z czym Matuszewicz musiał się zmierzyć? Mhm. Powiedzieć, że sytuacja finansowa księstwa warszawskiego była trudna, to właściwie jak nic nie powiedzieć. Przede wszystkim ten kraj otrzymał bardzo wiele w spadku po Rzeczypospolitej, czyli był krajem rolniczym, w którym właściwie nie istniał bardziej rozbudowany przemysł, bo ten przemysł dopiero tak naprawdę w drugiej połowie XIX wieku zaczyna się rodzić, w którym no, Brakuje gotówki. W Rzeczypospolitej też tej gotówki brakowało, czego też przykładem może być to, dowodem właściwie może być tutaj ta próba, kiedy w okresie powstania kościuszkowskiego próbowano wypuścić właśnie również pieniądze papierowe, właśnie żeby poradzić sobie z brakiem gotówki między innymi, no to księstwo warszawskie przejmuje ten brak gotówki po Rzeczypospolitej. Dodatkowo, co też było zmiankowane, oprócz tego, że nie ma tej złotówki, nie ma tego złota, to jeszcze w księstwie funkcjonują pieniądze właśnie zaborców, głównie pruskie, takie bardzo też pospolite, blaszane monety, no i te nieszczęsne właśnie papierowe, bezwartościowe pieniądze austriackie. Więc to położenie jest już trudne na samym starcie. Weźmy jeszcze pod uwagę to, że właściwie księstwo warszawskie jest krajem, które zrodziło się w jakiś sposób z wojny. Później przyszła w środku jego istnienia jeszcze jedna wojna, a później też jeszcze jedna wojna, no, która też niestety nie zakończyła się szczęśliwie, ale to cały czas powodowało rzeczywiście, że te wydatki związane z wojną były bardzo duże, pochłaniały bardzo dużą część skarbu państwa. Sam pobyt wojska też był kosztowny, prawda? Bo wiązało się to z różnego rodzaju... Z zaprowizowaniem, tak, prawda? Utrzymaniem ich na miejscu. Dokładnie tak. Trzeba było dać na mundury, których też często właśnie brakowało, na buty. No, żołnierze niejednokrotnie po prostu przedstawiali taki obraz przysłowiowej nędzy i rozpaczy. Ale też obecność wojska wpłynęła w późniejszym czasie pozytywnie na księstwo, bo jednak dzięki temu, że trzeba było produkować sukno na mundury... Tak, nakręcało rynek wewnętrzny. Dokładnie tak.
Mówi się też, że trudna była dla księstwa blokada kontynentalna, czyli zakaz tutaj handlu z Anglią, a Rzeczpospolita i księstwo warszawskie miało też gdzieś handlować zbożem przede wszystkim. Jednak okazało się, że blokada kontynentalna też w jakiś sposób dużo nie dotknęła księstwa, bo rynki przeorientowały się tutaj na bardziej naszych sąsiadów. Zaczęto handlować z Prusami, z Saksonią, nawet z Rosją. I ten bilans handlowy pomimo blokady zaczął kształtować się pod koniec 1811 roku dodatnio. No ale rzeczywiście wydatki na wojnę, na wojsko rzeczywiście pochłaniały bardzo dużą ilość pieniędzy z budżetu, których tak naprawdę cały czas brakowało. No, żeby tutaj też nie być gołosłowną, po 1809 roku uchwalono, że na wojsko będzie szła 1/3 wydatków ogólnie z budżetu. Praktyka pokazała, że było to znacznie więcej. W 1811 i 12 roku tych wydatków na wojsko było ponad 60%. No to rzeczywiście gigantyczna suma. Tak. I w 1811 roku przy budżecie 63 miliony, deficyt to było prawie 55 milionów. Więc no, bardzo ciężko bardzo powiedzieć dużo o sytuacji ekonomicznej księstwa, że była dobra. Tak, ona nie była dobra. To, że była zła, to tutaj też, no tak mówię, nic nie powiedzieć i uprościć, bo ona też była bardzo złożona i tak właściwie na wielu aspektach ją możemy rozpatrywać, bo tak jak wspominałam, też były takie sygnały, że w którymś obszarze jest w porządku, jest dobrze, że coś się rozwija, ale jednak no zaraz potrzeby armii, ten potencjalny zysk po prostu konsumowały. Dokładnie tak, tym bardziej też, że 1811 rok, czyli jeszcze przed wojną z Rosją, jest to też ten czas, kiedy było bardzo upalne lato, które zwiastowało to, że na przednówku przyszłego roku może właśnie być problem tak z zasiewami, z żywnością. Okazało się, że ten problem wystąpił znacznie wcześniej, bo już pod koniec 1811 roku, już w listopadzie, okazało się, że zboża dla wojska może braknąć. No a nie było już wątpliwości co do tego, że dojdzie do wojny z Rosją. No to rzeczywiście zadania Matuszewicza zaczęły wyglądać jako trudne. To kiedy zostaje ministrem skarbu, o czym już mówiliśmy, to jakie działania podejmuje, żeby ten budżet księstwa w jakiś sposób spiąć? Głównie jego celem jest ograniczenie wydatków. Chociaż to też nie jest tak, że on jest jakimś prekursorem tego i pojawia się nagle jako pierwszy, który o tym mówi, bo już tutaj o tym, że do cięcia pewnych kosztów musi dojść, mówiono w 1810 roku, kiedy też zebrała się została powołana taka przez króla taka deputacja, która miała opracować taki raport i pokazać wszystko to, co jest w księstwie źle i to, co wymaga zmiany i naprawy. I właśnie ta deputacja już miała taki wniosek, że potrzebne są oszczędności, potrzebne są cięcia w administracji, która czasami była zbyt rozbudowana. Zatem tutaj Matuszewicz postanowił, że trzeba ciąć wydatki w administracji. Tam, gdzie urzędnicy są przepłacani albo gdzie są niepotrzebni, rzeczywiście trzeba dążyć do tego, żeby te zbędne stanowiska zlikwidować, żeby obniżyć pensje. Początkowo mówiono, że głównie na poczet przygotowań wojennych pensje będą obcinane czasowo i rzeczywiście przez pewien czas były one zmniejszone, więc wydatki tutaj, cięcie wydatków to jedno, w administracji, ale też nie tylko cywilnej, jak i wojskowej, co z kolei nie spodobało się ministrowi wojny, wodzowi naczelnemu, księciu Józefowi Poniatowskiemu. Z tego też powodów dochodziło między nimi do różnego rodzaju, tak. Właśnie byłem ciekaw, jak tutaj te relacje się układały, bo w sumie w naturalny sposób, skoro Matuszewicz dążył do cięć, a głównym wydatkiem było jednak wojsko, to ciekaw byłem, jak się te stosunki między Poniatowskim a Matuszewiczem układały. I takie będzie moje następne pytanie, więc gdybyśmy zechcieli ten wątek na chwileczkę pominąć. Więc mamy oszczędności, mamy również reorganizację systemu podatkowego, co też nie było nowością. Matuszewiczowi udało się to przeprowadzić.
jego zasada była taka dosyć prosta, żeby te podatki tam, gdzie są one trudne do ściągnięcia, żeby ułatwić ich wyegzekwowanie. No i bardzo prosty zabieg, ograniczył te podatki bezpośrednie, takie chociażby jak opłatę od domu czy podatek bezpośredni, a właśnie podwyższył podatki pośrednie związane z konsumpcją. Najczęściej była to konsumpcja czy też zakup towarów uchodzących w tamtym czasie za luksusowe. No co też wywołało ogromne poruszenie. Sejm 1811 roku to Sejm, który ma właśnie przeforsować te nowe zmiany podatkowe Matuszewicza. No i posłowie oburzają się, że jak to jest możliwe, że będzie podatek właśnie od opłaty stemplowej, czyli od wysyłki właśnie tutaj towarów, od eksportu kosztownych właśnie materiałów. Czopowe wiejskie, które było nowym podatkiem, był to podatek od pędzenia alkoholu właśnie we wsiach. Była to nowość, a przynosiło, ten proceder przynosił ogromne zyski. Zaraz to podpytam w kontekście czasów współczesnych, czyli wtedy wytwarzanie alkoholu nie było monopolem państwowym? Nie. Pomysł na sprzedaż monopolii to również związany tutaj z terenem, na którym jesteśmy, tak? Książę Franciszek Ksawery Drycki-Lubecki. To jego tutaj był pomysł. Jego powinniśmy za to winić. Tak. Dobrze, będę pamiętał. Z tego powodu przewidywano bardzo duże wpływy właśnie do Skarbu Państwa w postaci tego podatku. No nie podobało się to właśnie tym warstwom, które w ten sposób gdzieś się wzbogacały. Więc podatki to kolejny taki plan Matuszewicza. No a trzeci to zabieganie o pomoc z Francji. I o tę pomoc Francji on zabiegał jeszcze przed tym, jak został ministrem. Zresztą też to, że był przez Napoleona tak lubiany i przez tych francuskich ministrów, to też właśnie zasługa tego, że pojechał wiosną 1811 roku do Paryża, zanim jeszcze został ministrem, i tam właśnie przedstawił taki katastrofalny stan księstwa warszawskiego. No ten stan był bardzo przesadzony i ten jego raport był taki tendencyjny. Zupełnie jak przedstawienie w trakcie ogłoszenia konstytucji. Tak, 3 maja wykorzystał doświadczenia. Dokładnie tak. Więc tutaj też odmalował pełną taką dramatyczną sytuację, że kraj jest na skraju po prostu przepaści. Jeżeli w tej chwili Napoleon nie otworzy kieszeni i nie da pieniędzy, to po prostu wszystko się zawali. Nie będzie armii. Dokładnie tak. Więc o tą pomoc zabiegał cały czas. Tym bardziej też nadzorował sprawę pożyczki z Francji, bo otrzymaliśmy 12 milionów franków pożyczki. Oczywiście cały czas trzeba było o to upominać, bo ona przychodziła też takimi transzami. No i też tutaj w ten sposób Matuszewicz działał. I jeszcze taką właściwie jedną rzecz bym powiedziała o tym, w jaki sposób te pieniądze chciał pozyskiwać, to wszelkiego rodzaju próby rozwoju właśnie handlu i rozwoju gospodarki. Miał bardzo ograniczone możliwości, żeby to robić, ale jednak starał się, żeby wspierać na przykład eksport, żeby również za towary, które się do kraju sprowadza, płacić odpowiednie podatki w taki sposób, żeby państwo na tym zarobiło, ale też żeby, jeżeli jakiś towar był produkowany w księstwie, to żeby nie było potrzeby go sprowadzać. Tylko korzystać z tego, co jest na miejscu. To później też właśnie podłapał Drucki-Lubecki i później tę politykę kontynuował. No to pozostaje zapytać, czy jego działania, jego koncepcje przyniosły efekt? Przyniosłyby, gdyby właśnie nie... Było więcej czasu. Tak, gdyby było więcej czasu i gdyby nie katastrofa w Rosji. Katastrofa Napoleona w Rosji. Tak. Czyli kierunek dobry, natomiast znowu czas okazał się być dla nas niesprzyjający. Dokładnie tak. Dobrze. To w takim wypadku przejdźmy, pani doktor, do kwestii, którą już troszeczkę zarysowaliśmy. Pani zarysowała. Wiemy, że były kontakty między ministrem skarbu a ministrem wojny. No i chyba musiały być trudne. Jak się układały relacje między Poniatowskim a Matuszewiczem? Tak, rzeczywiście, kiedy sobie czytamy protokoły posiedzeń właśnie Rady Ministrów z tego okresu 1811-1812, no to możemy wyczuć tam pewne napięcia. Zresztą też o sporach między panami donosił rezydent francuski w Księstwie Warszawskim, Louis Bignon, który mówił właśnie o tym, że Poniatowski
bardzo ambicjonalnie traktował próby reformy właśnie administracji wojskowej. Matuszewicz też miał taki pomysł, żeby zamówienia, które robi armia, były kontrolowane przez Ministerstwo Przychodów i Skarbu. I nie robił tego ze złej woli, nie chciał w żaden sposób przytyknąć w nos Poniatowskiemu, tylko miał takie przekonanie, że tam się trochę pieniędzy jednak traci. I że gdyby to bardziej kontrolować i mieć właśnie pozór nad osobami, które robią poszczególne zamówienia, to można byłoby rzeczywiście widzieć, gdzie te pieniądze uciekają. Poniatowski właśnie poczytywał sobie to za tak osobiście właśnie, że jemu gdzieś tam zarzuca się niekompetencje. Brak zaufania. Dokładnie tak, brak zaufania, podważanie również autorytetu. A książę był też taką osobą wybuchową i nie trudno mu było rzeczywiście, żeby się unieść, żeby się żachnąć. Było to bardzo, bardzo widoczne. I też było to pewne niezrozumienie takie wynikające z tego, że mieli jednak osobne doświadczenie, jeżeli chodzi o jeden, sprawy finansowe, tutaj książę Poniatowski, a drugi o sprawy wojskowe. Matuszewicz miał tam rzeczywiście taki epizod, że podczas tego powstania kościuszkowskiego tym wydziałem tam przez krótki czas kierował, jednak no, nie dawało mu to takiego obrazu, ile takie wojsko potrzebuje. Tak? I to już nie wojsko powstańcze, ale właśnie wojsko... Regularna armia walcząca w troszeczkę innych realiach, nawet taktycznych już niż armia czasów królestwa. Dokładnie tak. Powstanie Kościuszkowskiego. Dokładnie tak. Nie dał sobie czasami powiedzieć tego, że to, że Poniatowski przychodzi po pieniądze po raz kolejny, na przykład na buty, bo też była też taka no, ciekawa sprawa właśnie z butami, bo wojskowi nie mieli butów, powiedział mu, że on ma kwit od króla i on potrzebuje tych pieniędzy. Matuszewicz rozłożył ręce i powiedział, że no ale on nie ma pieniędzy, on widzi, że jest kwit, ale on nie ma. I tutaj dochodziło do tego takich nawet przepychanek słownych, że ja, ale jak to nie ma, skoro król rozkazał, że mają to mieć muszą pieniądze, być. To muszą być, prawda? Że przecież to jak to skarb, nie ma jakiejś rezerwy na nieprzewidziane wydatki? No ma, ale akurat tutaj te buty nie są tym nieprzewidzianym wydatkiem. Ostatecznie buty się udało kupić, ale też o to było sporo nerwów. Więc tutaj nie było takich osobistych animozji, gdzieś tam bym nie mówiła o tym, że oni się nienawidzili, że szanowali się chyba, tak, prawda? Oczywiście, że tak, jeden i drugi był urzędnikiem państwowym, był osobą oddanym również tym sprawom Polski, ojczyźnie, więc tutaj w takich sferach osobistych no, był szacunek. No trudna taka męska przyjaźń chyba. Tak, ta słynna męska przyjaźń. Dobrze. Pani doktor, mamy katastrofę, mamy potem wojnę 1812 roku, na tę wojnę wyrusza polska również armia razem z księciem Poniatowskim. Cała kampania kończy się oczywiście klęską. No i potem w momencie rozpoczęcia wojny Matuszewski, zresztą chyba jak większość ówczesnego polskiego społeczeństwa, jest nastawiony do tego konfliktu bardzo entuzjastycznie. Tak? Druga wojna polska, teraz będzie Polska, jego słowa bodajże. Tak? I ostatecznie kończy się to niestety wielką katastrofą. I Matuszewski, Matuszewicz zmienia front. Czy będzie uzasadnionym stwierdzenie, czy porównanie go do francuskiego Talleyranda? Wie, rzeczywiście w jednym z artykułów popularnonaukowych takie określenie mu nadano, że był polskim Talleyrandem. Nie zgadzam się zupełnie. Obydwoma panami kierowały zupełnie inne pobudki. O Talleyrandzie mówimy często, mówiono nawet w czasach tutaj jego życia, że to była osoba, która sprzedawała wszystkich, każdego, kto wcześniej go kupił, prawda? Jest też taka anegdota, że zdaje się podczas rewolucji francuskiej otworzył Talleyrand okno i krzyknął, że nasi wygrywają i zapytano go, nasi, czyli którzy? A to się jeszcze okaże. I rzeczywiście to był oportunista, osoba chwytająca wszelkie okazy dla własnych korzyści. O Matuszewiczu też tutaj ustaliliśmy sobie, że była to osoba ambitna, która chciała zrobić karierę, ale kierowała się interesem Rzeczypospolitej i tym marzeniem, tym pragnieniem odbudowy Polski. To było bardzo widoczne w jego postępowaniach. I oczywiście ten zwrot ku Aleksandrowi I, to był taki krok też desperacki. Był on
Jedną z takich postaci, która grała w tych całych negocjacjach, w pomyśle tych negocjacji dużą rolę, chociaż wydaje się, że tutaj pomysł wyszedł bezpośrednio od Adama Jerzego Czartoryskiego. Matuszewicz to podchwycił i właśnie jeszcze tutaj ze swoim znajomym z Galicji, Stanisławem Zamojskim, podjął taką właśnie próbę kontaktu z carem Aleksandrem. Oczywiście też zrobił to pewnie też ze strachu przed tym, co się później stanie, w jaki czy tam zostanie ukarany przez Aleksandra za właśnie służbę przy Napoleonie. Historycy też mówią na przykład, że Zamoyski bał się o swoje majątki. No i tutaj możemy się zgodzić, że oczywiście takie pobudki prywatne też gdzieś istniały. Ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w 1812 roku wszyscy wierzyli w to, że Napoleon zwycięży. Nawet ci Czartoryscy, którzy byli prorosyjscy. Tak, może nawet nie prorosyjscy, ale bardziej sceptyczni. To w 1812 roku cała rodzina się angażuje, Adam Jerzy nie, bo nie może i on pozostaje na uboczu tych wydarzeń. Natomiast na czele Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego, czyli tej wielkiej, takiej patriotycznej, politycznej demonstracji, staje jego ojciec, co też daje do zrozumienia Polakom, że Czartoryscy również opowiadają się za Napoleonem, że także oni wierzą i rzeczywiście jest to uchwytne w listach epoki. Izabela Czartoryska z Matuszewiczem, która wymienia wtedy korespondencję, ona też wierzy w to, że Polska będzie, ale pomimo tego entuzjazmu oni wszyscy mają z tyłu głowy taki pomyślunek, co jeżeli jednak się to nie uda. Jest mała szansa, ale co jeśli? I rzeczywiście próbują już może w tamtym czasie się na tę ewentualność zabezpieczyć. Oni się bardzo boją utracić to, co mają, bo Księstwo Warszawskie w opinii współczesnych było pierwszą odrodzoną Polską. To było przekreślenie traktatów rozbiorowych. I nie było jeszcze takiej sytuacji, że to się właśnie wydarzyło. I naturalne było, że 1812 rok, Polska będzie cała, Polska się odrodzi i to już po prostu będzie Rzeczpospolita, będzie Królestwo Polskie. Okazało się, że tego nie będzie. Jednak pewne swobody były, było takie poczucie właśnie tego, że mamy ten swój kraj, możemy dążyć do jego poszerzania. I tak naprawdę ta klęska Napoleona w Rosji wywołała właśnie obawy o to, że to wszystko teraz stracimy, że to wszystko, na co pracowaliśmy, te nasze wyrzeczenia, ten głód, który się znosiło w 1812 roku, że to wszystko pójdzie na marne i trzeba to ratować. I to właśnie była taka próba ratowania tej ojczyzny, tego, co dał Napoleon. Pani doktor, mamy podsumowaną karierę, właściwie kończy się nam kariera naszego bohatera w czasach Księstwa Warszawskiego. Kończy on swoje działania właściwie jako szara eminencja rządu tych czasów. Może spróbujmy podsumować czasy Księstwa Warszawskiego tak z perspektywy szerszej. W Pani opinii, według Pani, czy Napoleon Bonaparte dla Polski w tym czasie był błogosławieństwem czy przekleństwem? No ja bym powiedziała, że zdecydowanie błogosławieństwem. Wiem, że często mamy jeszcze takie nurty, one co jakiś czas są popularne, właśnie mówienia o Napoleonie jako Polakożercy, coś takiego też ostatnio słyszałam, co mnie wzburzyło, albo jako tej osobie, która wykorzystała nas i tak, tak się to podkreśla o tym, tak, że on jeszcze nawet tak cynicznie powiedział, że obaczę, czy Polacy są godni być narodem, prawda? Mhm. To mu przeciwnicy też wyciągają. Jednak w tym czasie, kiedy Napoleon wypowiadał te słowa, że obaczy, czy jesteśmy godni być narodem, on był osobą, która dawała nam najwięcej. Bo w 1806 roku nie mieliśmy tak naprawdę perspektyw na to, żeby Polskę odbudowywać, czy to z pomocą Prus, czy to z pomocą Austrii, albo Rosji. Możemy gdzieś tam się łudzić, że były szanse duże, że ten Aleksander rzeczywiście chciał się nami zaopiekować. Nie chciał. I Napoleon był osobą, która dawała nam najwięcej. I Napoleon nie tyle, co właściwie nam obiecał Polskę, bo on też unikał zawsze bardzo zręcznie tych sformułowań, że odbuduję wam królestwo, odbuduję wam Polskę. Nawet w 1812 roku on nie powiedział, że będzie Polska, prawda?
on cały czas mówił, że jeżeli zawalczymy, że jeżeli będzie pomyślna koniunktura, to tą Polskę uda nam się wywalczyć u jego boku. I zawsze też jak mówię, też moim studentom na przykład, co Napoleon nam obiecał. On nam nie obiecał Polski. On nam obiecał, że o tą Polskę przy nim będziemy mogli walczyć i walczyliśmy pięknie. Mhm. I myślę, że to jest naprawdę wspaniała historia tego XIX wieku, bo zawsze nam się kojarzy, że wtedy w Polsce to nic nie było, były tylko te dwa nieudane powstania, które też tam się moim zdaniem niesłusznie krytykuje. Była kwestia uwłaszczenia chłopów i tak właściwie żadnych takich perspektyw nie było, że ten XIX wiek to jest taki marazm. Nieprawda. Wtedy rzeczywiście ten XIX wiek Polacy już rozpoczynają z takim przytupem. Dobrze, więc tym optymistycznym akcentem, tym optymistycznym podsumowaniem początków XIX wieku z perspektywy dla ziem polskich. Podziękuję pani doktor za wspaniałą przygodę i wspaniałą opowieść o niezwykle ciekawej osobie Tadeusza Matuszewicza. Mam cichą nadzieję, że być może uda nam się spotkać w przyszłości, by kontynuować opowieść o tym, jakże ciekawym polityku w kontekście Królestwa Kongresowego. No i w tym miejscu już pozwolę sobie panią zaprosić na kolejne spotkanie. Drodzy widzowie, wam również dziękuję za czas spędzony z nami. Jeżeli postać Tadeusza Matuszewicza wam się spodobała, to przypominam raz jeszcze, że pani doktor popełniła o tej postaci bardzo ciekawą książkę do zaopatrzenia, w którą serdecznie zachęcam. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że spędziliście z nami tą chyba ponad godzinę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu.